Dobry wieczór Państwu. Kółka, zapraszam na wiadomości sportowe. Odliczamy dni do rozpoczęcia piłkarskich mistrzostw świata i pierwszego meczu reprezentacji Polski. Czas ucieka, a pytań wciąż wiele. Odpowiedzi na nie może dać jutrzejsza towarzyska potyczka z Chile. Będzie to ostatni sprawdzian biało-czerwonych przed wylotem do Kataru. Równo za tydzień, o tej porze, reprezentacja Polski będzie już po pierwszym meczu na Mistrzostwach Świata. Biało-czerwoni w następny wtorek o godzinie 17 zagrają z reprezentacją Meksyku. Nim jednak to spotkanie i nim wylot do Kataru, zespół Czesława Michniewicza czeka jeszcze jutro o godzinie 18 towarzyska potyczka z Chile. Obie reprezentacje mierzyły się ze sobą tylko raz. Miało to miejsce w czerwcu 2018 roku, czyli również w towarzyskim pojedynku bezpośrednio przed Mistrzostwami Świata. Teraz liczymy, że biało-czerwoni odniosą zwycięstwo, co zdecydowanie podbuduje morale zespołu, a kibicom da większe nadzieje na upragniony awans do 1/8 finału czempionatu. Przygotowujemy się do tego meczu najlepiej jak potrafimy. Jaki to będzie mecz dla nas? Na pewno mecz pod kątem dania szansy tym, którzy mniej grali w ostatnim czasie w klubach. Nie zakładamy na odprawie mówić, że graj tak, żeby nie złapać kontuzji. Graj tak, żeby się pokazać jak te lepsze strony, a kontuzje to jak gdyby nieodłączny element futbolu. Oczywiście nikt sobie tych kontuzji nie życzy, ale ja nie myślę o kontuzjach przed meczem. Zakładam, że wszystko będzie ok, że zagramy dobry mecz i wszystko, co złe, będzie nas omijało. Atmosfera w kadrze? Cóż, zgodnie z przewidywaniami, czyli bardzo pozytywna. W końcu są w zespole odpowiedzialni za to piłkarze. Atmosfera rzecz ważna, ale to boisko wszystko zweryfikuje. Czesław Michniewicz jutrzejszym meczem z Chile uzyska odpowiedzi na pytanie, jak ułożyć wyjściową jedenastkę na Meksyk. Będzie to na pewno miłe dla nas, miłe pożegnanie i jeżeli dużo osób się tam zbierze, to no to dostaniemy takiego dodatkowego kopniaka w pupę i mam nadzieję, że to nas, że to nam doda siły i pojedziemy do pojedziemy do Kataru i tą energię, którą otrzymam od kibiców, przełożymy na boisko. Każda motywacja jest dobra. No, w szczególności, że zwycięstwo nad Meksykiem może okazać się bramą do wyjścia z grupy. Nasi grupowi rywale przeżywają nie lada kryzys. Drużyna L3 blisko od trzech dekad melduje się w 1/8 finału Mistrzostw Świata, lecz tym razem w awans już mało kto wierzy. Reprezentacja w ostatnim czasie notuje bardzo słabe występy i zarówno dziennikarze, jak i kibice obawiają się nie tylko potyczki z Polakami, ale również nawet z Arabią Saudyjską i są przekonani, że w tym roku nie wyjdą nawet z grupy. Nadzieja może zatlić się jedynie po zwycięstwie w ich jutrzejszym towarzyskim meczu ze Szwecją. Towarzyskie mecze rozegrają jutro także pozostali nasi grupowi rywale. Arabia Saudyjska wybrała sobie wymagającego przeciwnika, bowiem o godzinie 13 zmierzy się z reprezentacją Chorwacji. Szlifowanie formy przed fazą grupową zaliczą także Argentyńczycy. Albiceleste o godzinie 16:30 rozpoczną sparring z reprezentacją Zjednoczonych Emiratów Arabskich. Niespodzianka stała się faktem. Utytułowany Rafael Nadal za burtą turnieju ATP Finals. Hiszpan przegrał dziś drugie spotkanie. Tym razem uległ w dwóch setach w starciu z Felixem Agerem Alissimem. Zgodnie z regulaminem turnieju mistrzów w drugiej serii gier bezpośredni mecz rozegrali ci, którzy przegrali swoje pierwsze spotkanie. Tak więc oczywistym było, że starcie Rafy Nadala z Felixem Agerem Alissimem będzie dla obu graczy o być albo nie być w imprezie. Utytułowany Hiszpan nie jest w najlepszej formie, ale mimo wszystko jego kolejną porażkę rozpatrywano jedynie w kategoriach nie lada niespodzianki. Cóż, stała się ona faktem. Dziś Rafa Nadal przegrał z Kanadyjczykiem w dwóch partiach wynikiem 3-6, 4-6 i już definitywnie pożegnał się z szansami na wyjście z grupy. Ba, w całym tego rocznym ATP Finals nie ugrał jeszcze choćby seta, ale będzie miał ku temu okazję jeszcze w ostatnim meczu, w którym zagra z Norwegiem Kasperem Rudem. W Turynie zaś pierwszą wygraną zanotowała inna legenda i weteran męskiego tenisa Novak Djokovic. Serb mierzył się w arcyciekawym pojedynku z Grekiem Stefanosem Tsitsipasem i pokonał go po 100 minutach w dwóch setach wynikiem 6-4, 7-6. Choć dzisiaj Novak Djokovic nie rozgrywa żadnego spotkania, to i tak ma spore powody do zadowolenia. Serb otrzymał oficjalnie specjalną wizę umożliwiającą mu w styczniu przylot do Melbourne i tym samym weźmie udział w pierwszym wielkoszlemowym turnieju sezonu, czyli Australian Open. Dla Nole będzie to więc powrót do gry na antypodach po dwuletnim przerwie. Słodko-gorzki mecz Jeremiego Sochana. Minionej nocy reprezentant Polski rzucił 12 punktów mistrzom NBA, ale mimo wszystko jego San Antonio Spurs przegrali z Golden State Warriors.
Zmagający się ostatnio z kryzysem San Antonio Spurs kontra broniący mistrzowskiego tytułu Golden State Warriors. Choć wojownicy również nie prezentują od początku sezonu najlepszej formy, to i tak zespół z Kalifornii był zdecydowanym faworytem do zwycięstwa. Ostrogi podjęły walkę, lecz różnica klas była aż nadto widoczna. W drużynie San Antonio wyróżniał się zaś reprezentant Polski i zbierający dobre noty Jeremy Sochan. 19-latek spędził na parkiecie 25 minut i w tym czasie rzucił 12 oczek, co jest jego trzecim meczem z rzędu i zarazem szóstym od początku sezonu, w którym zdobywa dwucyfrową liczbę punktów. Został również drugim najlepiej punktującym graczem Spurs w spotkaniu. Więcej od niego rzucił jedynie Keldon Johnson, autor 15 oczek dla gości. Po drugiej stronie parkietu natomiast szalał m.in. Stephen Curry czy też Jordan Poole, który zdobył dla gospodarza 36 punktów. Golden State Warriors zdeklasowali Ostrogi aż 132-95 i wskoczyli na 11 miejsce w tabeli konferencji zachodniej. San Antonio Spurs zaś spadli w niej na 11 pozycję. A kolejny mecz Jeremy Sochan i spółka rozegrają jutro z wiceliderem zachodu Portland Trail Blazers. I to już wszystko na dziś. Dziękuję za uwagę. Do zobaczenia.